Mister Adamo 15, sudański głos w internetach, zapraszamy. Siemaneczko, z tej strony Mister Adamo 15. Jak już słyszeliście, jest ze mną Bolek. Cześć, witajcie. I Miki. Cześć. Więc kolejny let's play z chłopuszkami. Bolek dzisiaj się zabawił w przedmówce. Jo, jadziem teraz. I jedziemy. Nie zdarzą mi znowu, wiesz, znowu początek jest play, znowu jem. Smacznego, mówię, Miki. Poczekaj, tak jeszcze, bo jem. Ale dobra, o to dobra. Chodzi, ja właśnie specjalnie chcę pokazywać na moich let's playach, że nie głodzę moich pracowników, moich murzynków z Sudanu. Dzisiaj talerzujemy, jak widzicie, zobaczymy. A czemu tu jest pół pola talerzowane, a pół nie po prawej? Bo zimia. Bo tam nie miał kto popracować ciężko. Adam musiał iść tą swoją kandydaturę na prezydenta w Sudanie. Pakistany i te sprawy, więc... Bolek, i tylko mówię, wy nie hamujta. Adam jak coś, to od razu na pole zjeżdżaj. No tu mamy pole, więc ja nie będę hamował od razu, tylko... Od razu rozpadaj w locie, żebyś nie hamował, bo ja nie dam rady. Stój! Miki tam zaparkował obok mnie. Żebym miał wszędzie u wszystkich taką grę, to ja bym normalnie był w niebo wzięty. Zobaczymy. Dobra, pany. Będziemy jako... O, Miki jako pierwszy rozłożył. To ja przez środek pojadę. Miki, zanim ty, zanim mu poszło. Łopanie, ale to ciężkie bydle. Ile jedziesz, Miki, na godzinę? Wyłącz koguty. Ja 10. 10, 11, Bolek, powiedz, ile ty masz. Ja mam, no spoko, mogę cisnąć więcej niż 11, także git. Kurna ty, ja to się dobra, męczę. Dostosujmy się razem. Adam, może źle maksymalnie? Ja na razie 7. Dobra, to 7, Heniek. Walisz Adama, ja tam nie, no Miki, ty to ciśnij, mi to ciśnij, bo wiesz. No co, to najwyżej to zamień się z Adamem, w sensie pozycjami, ty, to, tyle. Adam, weź się ten. Poczekaj, no jakoś tak. No tutaj na końcu się miniecie. Czekaj, czekaj, Bolek. No. Dobra, jedź, a ja to sobie... Bo ja tak to 13-12 lat tam, to nie będę przecież... Ja mówię, ja też mogę 13-12, także luluz. No bo nam dała najmniej kuca, no to wiesz. No wiem, ale zbyt chyba ciężka też na tego. Ja pierdzielę 6. Nie wiem, czy ja tam na dole, na dołkasy nie będę tylko jeździł. Czemu tu jest kawałek słomy? Nie wiem właśnie, to ja ty weź się w poprzek, Adam, pojeździ, nie pod górkę, tylko w poprzek. No wiem właśnie, ale no, chcę już dojechać, żeby tu takie ciężko robić. Albo poczekaj, zetnę tu takiego klina. Ej, jak tak patrzę na tego MF-a, to widać, że ty czuję ten ciężar. Kurde, jaka ta talerzówka wielka jest. Ale on, ja myślę, że ona jest taka do tych takich spokojnych, ono patrzę, jak już wbił w ziemię te talerze, to już patrzę, jest taka ciężka. Czuć, że... No. O Boże, jakie pokosy tutaj są wielkie. No, to był fędzior. Kurwa, talerzówka mi się zapchała. Ja. Nie wiem, ja też właśnie się dziwię, jakim cudem. Właśnie. A niech to jest nic. Jak my tą talerzówką, tą Baltrą jechali, nie? No. Jak już mówi, no to szybciej, szybciej, nie? Jak ja przetrzymałem trochę tej nocy, tą nogą na tym gazie. Ja. Jak zaczęli biegli skakiwać. Ja patrzę do tyłu, a tam chłopie talerzówki nie widać, tylko ziemię na talerzówką lata. O, ja przecież jest to ujęcie takie co jedno, właśnie GoPro miałem i koleś tam nie jechał szybko, a tak rzucało, że masakra. A ci mówię, a jak ja tam trochę przypieprzyłem, to w ogóle już było. Ja patrzę, że się nie pojeździłem. Mówię, gdzie jest talerzówka, a talerzówka pod ziemią. Nie no, fajne, fajne właśnie, takie kurde, takie pokazy są... Zarąbiste, szkoda, że... Mówię, tylko no mówię, jak tak jak w moich okolicach nie, nie ma, to nie było kiedy, bo pokazy, dużo ludzi to... tak na koniec tylko, dopiero. Tylko mówię, takie pokazy, to jak ktoś sobie idzie popatrzeć, no to tak, no co, tylko sobie popatrzysz, ale... No. To bardziej dla ludzi, którzy są zainteresowani kupnem, tak? Żeby zobaczyć, jak to chodzi no, i tak albo dalej. Albo ze szkoły wycieczka po prostu. No, albo ze szkoły, no bo jakbym miał jechać tak sam, jako że na przykład z tatą, no to nie pojechałbym, no bo po co, no co? Popatrzeć, jak robi pięciowników w polu, to, no, no to tak trochę, no... Jo, możesz sobie pójść do sąsiada i też żyć. Tak się robią, że robią. Wiesz co, Heniek, zróbmy? Ty jak już dookoła objedziemy, to akurat mamy taki poprzeczniak zrobiony. Weź przez środek się jakoś przetnij równo. Nawet na H włącz czy coś. Ja yeah, pierdzielę, jak ja się kopę tym. Nie mam pytań. A czy to jest dobre, no bo to docierasz do klienta, tak wiesz, poprzez pracę i ten, to oczywiście jak najbardziej, nie? Tylko mówię, że to jest tak bardziej nastawione pod ludzi, którzy są zainteresowani kupnem, nie? O, na przykład, aha. Nie przetniemy się, Heniek, bo Adam przejechał tutaj. Dobra, ej, to no, Adam, akurat... wiem co, to Adam, twoje zadanie na dziś to jest zrobienie tego kawałka, co zaraz odciąłeś. No wiem, właśnie sobie specjalnie to odciąłem, no ja pierdykam, ale taką siłę, nie wiem, jakbyś Bolek mógł to sprawdzić ten, ile to ma zapotrzebowanie ta talerzówka, ale nie wiem, czy będzie pisała na chociaż. Moja jest wielkościowo jak moja? Tak, bo to są dwie siódemki. 150 koni. No to kur... no on ma 180 chyba, no to... Powinien chodzić. No powinien chodzić, ale no cóż, no. Słabizna, no słabizna. To może zamienimy się talerzówkami, Adam. No. No to... Ty zobacz, on nie może podjechać. Ja będę 5 na godzinę.
Ogólnie to wygląda trochę jak... Przecież te talerze nic nie przewracałem. Zaraz takim... tam podjadę pod ciebie. No to podjedź, jakbyś mówił. Ty mi też prędkość teraz spadła do dychy. Nie, wiesz co, teraz z górki to tu sobie pojadę, bo to na pewno pojedzie. Niech jak przeciął, jakie mu robi te zakamarki Adamowi. Zakamary. Nie no kurde. Ogólnie to pole jest bardzo fajne, bo ukształtowanie terenu to jest bombowe. Czy ja w tą stronę miałem się przesiąść, nie? Kurczę. No w tą chyba, ale trochę za daleko pojechałeś. Tak bym tą mapę mógł przerobić z teksturami w ogóle, tak żeby byłaby identyko jak w 13. Bo no bo szczerze, 13, bo ta mapa nie wygląda fajnie. Nie jest super. Powiem wam, że kiedy jak już skończę te swoje, to chyba się właśnie ten... Ale wezmę i tak, tylko dla nas nawet. Identycznie mapę jak w 13, bo... Nie wydać ale tylko nie, dla bo w 13 był taki klimat, właśnie, wszystko, a tutaj taki nie ma takiego. Tutaj nie ma o, mówię, nie podobały mi się w ogóle kolory na tej mapie. No, kurwa, no, tekstury są... 15, tak. To jeszcze belki do odbierania. Dobrze jest przełożona, to mówię, będzie szybciej, bo tu wystarczy tekstury, no i tu wiadomo, trochę z drzewami się pobawić ze wszystkim, bo już bym Miki tak jakbym podejść, wziąłbym jak z Wulfiofem. Jestem ciekawy, czy właśnie różnica, jaka będzie różnica, bo trochę... Dobra, to ja tu stanę, żebyśmy jakoś łatwo podjechać. Dobra, to może ja się przetnę. No Miki, zostaw tam, gdzie ten, to ja od razu pojadę prosto. Kurde, nie wiem, czy wjadę prosto, nie? Dobra. Bo ty się w tą chciałeś przeciąć. Ja myślałem, że w tamtą. Na długość. Ty, jakie kurde, normalnie porobimy tu kombinację. Bo w sumie talerzówką to się powinno na schod zjeździć. Tak. Tam. By the way. A ogólnie. Adu nie wiadomo na którą ciało to jest. Ja pierdzielę. Chociaż jest nie 5, tylko 7. Co? Nie ma siły, ja nie mam pytań. A u mnie, ono ją się jakoś włącza, czy nie? Nie, no fał. U mnie to ona w ogóle nawet nie talerzuje, ty. No widzę właśnie, ty jaka bomba. Wałki, Heniek. Ale rozłożyłeś ją, może nie opuściłeś, nie rozłożyłeś ją. O, jest. Tam coś złapało. Było coś przez chwilę, Heniek. Aha, ona mi łapie jak ją podnoszę. To głubo, ty. Nie dam rady. Heniek, a ty masz taką samą? Aha. No, pewnie tak. Ale przy macie podobne ciągniki, no to... No, ale ona tak mi łapie jakby była o gdzieś tak opuszczona na kawałek. Ja pierdyka. Nie na maksa. No i co, i nic nie jedzie. Dobra, Miki, to chodzi za mnie, bo ja i tak jadę 6 na godzinę, więc... O, no mówię, to Adamowi nie robi różnicy, nie? Halleluja. Nie, ja nie mam pytań, ja myślę, że ten masaj naprawdę pociągnie, obojętnie jaką. Ty, no według koni to powinien to posiadać no na ludzie. No a ta na pewno będzie miała chyba jeszcze mniejsze zapotrzebowanie. To też nie wiem. Ta? Oryginalna może będzie miała akurat większe. 220! No właśnie, to właśnie oryginalna... A oryginalna taka sama, nie dobra, ogólnie nie mam pytań, no ale cóż, takie życie. Ja to sobie będę robił tak, że pod górkę będę jechał normalnie, a z górki tylko będę talerzał. Ja ci mówię. Oloju, oloju, grubo, grubizna po prostu pełna. Nie przecięłem się aż tak tragicznie. Ale tam chyba coś jakiegoś mijaka walłeś, albo tak mnie tylko tekstury mylą. No to jo, tam maluteńki będzie taki pasażer, ty, ale no patrz, tam... Miki dotknął i popsuł. No nie pierdzie. Rozwali talerzówkę. Rozpierdzieli talerzówkę. Serio? No tak, no bo... Zbugowałeś talerzówkę. No ale jak ja mogłem ci talerzówkę zbugować? Nie, serialnie, kurwa, żeś te oleje, smary zmieszali. Serialnie, jak ja teraz, mam ją podniesioną, to pisze mi ją podnieść, czyli jest opuszczona. Zbugowała się. No bo ona się teraz rozkłada. Żeś dlatego... ta po oleje pomieszali i nie polecamy ruskich talerzówek. Ja pierdzielę. Nie mam pytań. No, jak ją podniosłem troszeczkę to złapało. No cóż. Taki klimat. W ogóle jakie mamy jeszcze talerzówki? Mamy tylko tą dużą. Biłem Adam, wezmę ci tą zwykłą 60 i nie. Ty, jeszcze mam wadę sztada, ale ona jest 250 konia, to nie musiałbym mieć większy ciągnik. Ja pierdolę. Adam, mówiłem, nie kupuj od ruskich nich, to nie, będzie chodzi. To wszystko. Bo tani. Ty, może jest... poczekaj, który to był? Jaki ja mam kolor? Niebieski. Niebieski kolor mam, ale... Ja jak Bolek, sprzedam ci, to przepraszam. No chyba cię pierdolę. O nie, ty, bo to są dwie takie same. Ty, ja mam jeszcze jedną z tymi, z wałkami. Jadę po tą talerzówkę. Jadę po tą talerzówkę. A nie będę sprzedawał, bo obydwie mają podobne te. I nie będę tu kombinował. Dobra. Ja pierdolę.
To są właśnie ruskie rzeczy. Ty, jeszcze mi powiedz, że przez mostek nie przejadę, bo jest za szerokie. Jo, to już ją ty. No składam, ale... Szwagier. Ale ona i tak sporo wystaje. Ona wystaje, ja zmieściłem się. Nie no, jest spokojnie, ale... Jeszcze tak gdzieś z pół metra... Jeszcze jeden talerz dołożony na dole. Już bym jechał, aż miło. Jo, taki stołowy talerz. No, już dalsza. Jadę na gospę, może tam się coś urodzi dla mnie. Co dzieje? Talerzówka ruska. Ruska talerzówka DBS po prostu. Ale chociaż nie no, pompa. Widzicie? Tylko u nas takie rzeczy. O Boże, miotnęło mną jak szatan. Czyli ja zapomniałem szatankować, jak wyjeżdżam. Ile masz? 90. Ja, one tak chlają, bo ja mam 226, a nie wiem czy tak było, czy... Nie wiem, jakoś się... Żeby nie było, że spuściłem. Dobra, dobra, znajomy. Tak, takie rzeczy tylko ładą. Na trochę. Na szybko. Szukamy, gdzie ja już nie pamiętam, gdzie ja ten talerzówkę chyba... A tu jest, dobra. W kaszce. Ale muszę nie pamiętać, gdzie się maszyny kupowały. Nie, bo ja wiesz, pod płotem ją postawiłem. Pod płotem. Najlepsze miejsce na maszyny. Dobra, jadyma. To jest maszyna, która dla mnie opierdzieliła tutaj hektary. Po co? Nie piszemy, tylko pracujemy. Właśnie. Oko. Nie jemy, tylko pracujemy. No. Bo ja tu jadę, a mi się śmiałaby ta talerzówka, nie wiem ile ona ma zapotrzebowanie. To jaką kupiłeś? Tą co miałem, co raz agregatowaliśmy tak zwaną, ale to... Ona nie ma zapotrzebowania, aha. Czyli będzie ta, dobrze. Ta co buraki, tak lagowała. Ta co tak lagowała, ale teraz nie laguje w 15, co nie? Aha, no tak, to była ta. Potrzeby, chyba, ta. A bo ta, bo ja wtedy chyba tym Feriusenem pracowałem. No. A wyjdę na te. Jop. Dobra, strona i oby to była dobra. A tu same talerzówki pokupował, ty widzisz? Tak od wymiotkę wcześniej talerzówki miał. Handlarz pierdolony. Chłopanie, ty! Urwało mnie coś na moście. Ty! Chłoposzki! Ale pompa. Tak mnie obróciło, że aż wyrwało mi tym. No, ja pierdykam, wyrwałem całe. Jaś, zrób przeszczek. Ty, tu jest jakiś błąd, bo ja nie mogę przejechać tędy. Także tu wyrwał... Nie mam pytań, ale rozwaliłem cały most, cały most. Ja pierdykam, nie jadę tędy już więcej, bo miotam. Maciumni, talerzówki 3, rozjebane. Dobra, ludziska. Pytanie za 100 punktów teraz, działa to czy nie działa to? I z jaką prędkością będę próbował? Oj, Adam. Ej, ważne, że... Talerz nie pourywaj, Adam. Ważne, że działa. Ej, 20 na godzinę jadę, ludzie. Ile? No. 20 na godzinę. Nadrabiam, muszę nadrabiać to. Talerze są. To, że mają wałki, to... Rób mu już następny zakątek. Zakątek. Teraz też będę normalnie jeździł. Ja pod górkę 19-20, ludzie, normalnie. Ja! Jestem królem drifteru. Zobacz, Adam, jaki ładny kawałek, żebym zrobił już. Widzę, właśnie zapierdzielasz to jak mały traktorek. Mały traktorek, czerwony, kurwa. Czerwony mały traktorek, kurwa. No Boluś, dawno u mnie nie pracowałeś, to nadrabiasz murzyńskie sprawy. Dobrze. Kombinuj. Się, kurwa, wino pękają. Kombinuj, Boluś, bo tu wiesz, moja kandydatura na prezydenta Sudanu, wiesz, zaraz wygaśnie i... Kiedy są wybory? Za 9 czy za 8 dni? 25. No to już za tydzień. Czyli o 7 dni całe. Ja pod górkę tylko 10. Zapalował. Studnie będzie kopał nowe. No. Nowe te ubranka. Energie cieplne i te sprawy. 500 zł więcej za każdy murzyński ciąży. Za pracy? Oszukali mnie. Banda decydentów. Sudański. Nie no, teraz można pracować, że ja nie pomyślałem. Adam będzie dla każdej godziny wieloletni i jedno dziecko gratu się dodawał. Jobecikowe będzie. I zabierał pieniądze. Nie, Adam, tylko właśnie nie rób, że pieniądze na dzieci, bo tam już kurwa będzie po 15 w jednej rodzinie dzieciorów. Wtedy też będą hobby mieli. Hobby? Jo, tam dzieci to dla hobby będzie. Dla pieniędzy. W ogóle, pompa. Dla pieniędzy. Będą mi za sensa przychodzić. Dzieciaki. Jo, oni będą tam dzieci jak kliknięcia traktowali. A wiek jak CPC. A czym grubsze, czym większe dziecko, tym większe CPC. Ludzie. To będziesz miał same po 10 maksymalnie.
My będziemy mieli po 10, a Bolek będzie miał takie grubaski. Po 19, po 22. Bolek będzie miał te 5-kilogramowe mutanty. 5-kilogramowe mutanty. Brzuchami. Wydętymi takimi, nie? Dobra. Ale to beta też głodu jest, nie? No przecież... Ej, Miki, ty jeździ naokoło, jeździsz? Nie wiem, jak jeżdżę. To jeźdź naokoło. No dobra. Nie, pojechał za tobą. Łopanie, ty Bolek się naprawdę rozpędził, bo... Już prawie całe pole żeśmy. No tak, on taką szerokością napierdzielili. Opierdzielili. No szerokość jest fajna, tylko właśnie te talerzówki są zdolne dla Bolka, tylko ciągnięte. Widzisz, ale jak tak ładnie se tak wyciąłem, to widzisz. Dobra, to się... Nie no, ładnie. Następnie mówię, jak nie mam laków, powiem ci chyba, że jeszcze u nikogo w 15 takiej dobrej gry nie miałem. Widzisz? No nie graliśmy po 22 chyba nigdy. No, bo przewodu ciebie nie ma właśnie, właśnie szkoda. Bez kitu, no kurde, jestem ciekawy, jak u mnie to pójdzie. Jak nie, to sprzedam właśnie tą kiszonkę, jakoś kurwa wezmę tą fadromę i ją wysypiemy, żeby tylko zniknęła. A belki się sprzeda od razu gdzieś czy coś i tyle. To, kurde, ja prawie pół odcinka żem stracił normalnie na to. No to bez kitu. Szukanie talerzówki. Ale w końcu znalazłeś tą jedyną. Tak, tą ruską jedyną talerzówkę. I my o równej 10 zaczęliśmy? Nie. Nie, o 11 chciałeś powiedzieć. Ale nie, o Boże, Adu. No przecież 6 minut Bolek nie gramy, no co ty? To właśnie tak mi się zastanawiam teraz. Ty, kurwa, mi się coś urwało chyba. 9 na godzinę tylko, ale on... O, Bolek, dobra, już, zatarniemy już, kamień musiał wyjść, zanim podrobiło cały to. Ale zobacz, takie Balek ma naprawdę mutanty, jakieś nawet talerze, ty że rozdrabnia w kamienie. Aż mijaka walnąłem. Widzę, bo już... Polinia. Dzieje się. No Maciej odłączę za chłopuszkami zaraz. O, jedzie Boluś, ale będzie bomba. Weźmy to na nas? Nie, no coś. Czekaj, rozłożę boczne talerze. Patrzymy, puścił ten na pierwszym biegu tam gaz ręczny i leci z talerzami. Ej chłopaki, jakim cudem Adam na środku talerzówki zrobił mijaka? O Boże. W środku talerzówki? No zobacz tutaj. Tam nie, chodziło na środek. Nie. Tak. Na boku gdzieś tam musiałem. O, lak. Tam? Nic nie widziałem. Może automatyczny zapis może był. Czemu Heniek nie brałeś na całą szerokość? Boi się ciebie. Ja to mu zostawiam. Nie chciałem wyjechać Adamowi. No ale zobacz. A jego oszukują. Te talerze. Bo jeszcze biorą takie dodatki. Nie, po prostu ja tak zapierdalą, że zimę wyrzucę. Zobacz, teraz wyprzedzą Mikiego, nie mam pytań. Nie, no, nie będę głupi. Nie chciałem się już drogę zajeżdżać. Nie będę go wyprzedzał. Jak poprawię. Nie no, pompa, tak szybko to pole. Ja mówię, będziemy kurde robić. No to jednak tak się zdaje, ale potem... Nie, ta gra to niby taka o niczym, kurwa, jedziesz, robisz pole, jak ktoś pomyśli. Nie, a no. Taka radocha. Taka pompa. O, widzicie, już mamy kiszoneczkę. Pole numer 3. Oj, będzie bal. Jadzim od razu, z talerzówkami. Una nie urośnie, to jest w ogóle. Przecinej miedzy i ogień. Adum, nie opłaca się ciąć. No bez... Ej, Adum, poczekaj, ja coś narysuję. O, ja już wiem co. Ale nie takiego dużego. Nie pokazuj mojego. Zobacz. O, taki krzywy jak Mitigo. Poczekaj. Ja od razu to podkreślę. Ja poczekaj. Co ty chcesz narysować mu jakiegoś... On ma garba na tym? Czekaj, ja te. Zobacz, jakiego masz garba, mi. Czekaj. Oluju. Ej, za małego jąderka proszę. Czekajcie, ja z lotu ptaka, jakiego garba mam mi. Jakiego on ma garba? Ja chciałem takie kudby dorysować, ale nie wyszło. Nie, no to musi być fotka, aż wyłączę sobie normalnie chudy. Nie, to poczekaj, to ładniejszego zrobię. Nie, no właśnie o to chodzi. Taki ładny to być nie może. Taki krzywy. Zobacz, hej, jak ładny byś po jedno to. Ja pierdykam. Jak Adam za mocno trzyma ręką zawsze, jak wali. Zobacz, hej, jak... Tak pozgniatałem i nie... Co zrobiłeś? Jaką mam ładną podstawę. On będzie taki grubiutki. O Boże. Jaką podstawę? Ja pierdzielę. Czekaj, bo mi jądra znikają. Bo czekaj, bo ja tu muszę główkę.
Nie, jądra jeszcze są, no u mnie jeszcze są. U mnie Jak przestrzelił główkę. Napled mi ucieka, poczekaj. I weź. Goń, Henie, goń! O Boże. Już dogoniony. Jądralna beka. Jakże się podzieli teraz? Jadziem. Dobrze ty, że ja akurat z góry zeszłem, bo widziałem, co się dzieje. Dobra, pany, może tak, nie wiem. Bo luź, gdzie by najlepiej na polu tutaj zrobić tam? Miniaturkę? Ja jeszcze pod... Jo, na polu. Dobra. Jak zadriftował w niego. Ja mówię, drifty są włoskie tu. Ja też się pobawię, zobaczymy jak mój chodzi. Czekaj. Dobra. Ale mój nie ma, za ciężkim. Co, Adam, jak ty masz? Adam, zajebać ci starzówki? Czekaj, ja ci wyjadę z tego. Z wałka. Poczekaj, Heniek. Mój trochę pociągnął. Jadź za mną, to się pokażę. O kurde, jak mi tu skręcił. Ale za mną, nie we mnie, chodź, jadź za mną. Ale ty, ale jaki to... Nie, manewr był po prostu boski, jak szybko w ten mi skręcił. Ja jadź. Nawet mam włączone, to Miki tak próbował. Jadę. Jadź, ale cały czas, na pełnej. Ty też ma odpił, co za człowiek. Urwała mnie się tam. Dobra, uciekamy na Jumę. Wiecho, a MF-y mi chcą. Ty, ukryć. Nie mogę podpiąć teraz. Ja, pozdrowienia. Jest, dobra, podpiąć. Adam Miki wypierdolił talerzówkę. Dobra, Adam, ludziska. Kończ to lepiej. Kończymy, bo jeszcze do Bolusia trzeba skoczyć, a jeszcze. Pierdala. Mafia Soled musi mi tu Adam miniaturę zrobić. Dobra, to co, łapkujcie. No, jakbyśmy dobili do 400, byłoby fajnie. Wow. Ostatnio było dość dużo, było prawie 400, więc też fajnie. No to... Liczymy dobra. Na 400. Łapkujcie, subujcie, komentujcie, wbijajcie do chłopaków i do następnego odcineczka. Na razie, cześć. Zgłaszam.